Dobry wieczór Państwu. Łukasz Jankowski, program Oddaję Państwu Głos. Raz dzisiaj wyjątkowy, bo i później zaczynamy i mamy wyjątkowe połączenie, bo telefoniczne, no ale temat polityczny i gorący, bo kampania zdaje się w pełni, politycy w trasie, emocje też rozgrzane. I o tych emocjach dzisiaj trochę chciałbym porozmawiać. Naszym gościem profesor Kazimierz Kich, politolog Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Panie profesorze, dobry wieczór. Dobry wieczór. Patrzymy na tą kampanię 15 miesięcy do wyborów. Co to jest za pomysł i co to jest za sposób prowadzenia polityki? To byłaby najdłuższa kampania w polskiej polityce. Dlaczego politycy już teraz wyruszyli w trasę i to tak bardzo intensywnie, intensywniej niż to ma miejsce z reguły w okresie wakacyjnym? No, wydaje mi się, że dwie takie główne przyczyny są. Po pierwsze, Prawo i Sprawiedliwość musiało dostosować się do opozycji, która rozpoczęła wcześniej kampanię. Prawo i Sprawiedliwość nie mogło zostawić na polu walki samotnie atakującą opozycję. To jest po pierwsze, czyli w pewnym sensie wymuszenie na Prawie i Sprawiedliwości wkomponowanie się w kampanię. Po drugie, wydaje mi się, że opozycja z kolei przystąpiła do ataku na wszelki wypadek wcześniej, nie wierząc w to, że wybory odbędą się w terminie, a zatem, że może czekać opozycję ze strony rządzących, Zjednoczonej Prawicy, jakiś trik polityczny w postaci rozpisania wcześniejszych wyborów i wtedy opozycja nie miałaby zaskoczenia czasu na rozwinięcie sztandarów. W sumie zatem brak zaufania pomiędzy obu stronami w moim przekonaniu jest tą główną przyczyną rozpoczęcia kampanii już teraz. Czyli strach przed terminowymi wyborami ze strony opozycji, rozpoczęcie kampanii przez opozycję i niechęć do pozostawienia na polu walki samej walczącej kampanijnie opozycji i włączenie się do kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Panie profesorze, to teraz mamy to turnę, to uda się tą energię utrzymać przez cały ten okres? To jest tak, że mamy w tej chwili trzęsienie ziemi, a potem aż do wyborów na jesieni roku przyszłego emocje będą tylko rosły? No, ja sobie nie wyobrażam, co można będzie powiedzieć Polakom przez tyle miesięcy. Czyli krótko mówiąc, nie wiem, kto ma więcej do powiedzenia i w związku z tym wydaje mi się, że będzie to kampania pustych słów, to znaczy będzie to kampania ataków wzajemnych, ponieważ nic konkretnego, konstruktywnego w tej sytuacji wojny rosyjsko-ukraińskiej i konsekwencji tej wojny w postaci kryzysu ekonomicznego, finansowego, a co za tym idzie i społecznego, to nie sądzę, żeby w takich warunkach, żeby ta kampania była konstruktywna. Ale nie będzie żadnych programów, bo pojawiają się postulaty. Donald Tusk, ten 4-dniowy dzień pracy, chociaż chyba to był postulat zbyt daleko odbiegający od liberalnego fundamentu Donalda Tuska i chyba też nierealistyczny i nawet trochę śmieszny, bo nie tylko, że koalicja rządząca potraktowała go z przymrużeniem oka, ale nawet partie opozycyjne, jak Szymon Hołownia, żeby go krytykować, więc widać, że ten programowy pierwszy ruch Donalda Tuska to był falstart, tak to można opisać. Donald Tusk w moim przekonaniu chciał wejść do ogródka przeciwnika i pozyskać towarzystwo w tym ogródku poprzez przejęcie postulatów Prawa i Sprawiedliwości, socjalnych postulatów Prawa i Sprawiedliwości. Czyli krótko mówiąc, Donald Tusk w moim przekonaniu stawia jednak na propagandę. Propagandę, licząc na to, że ta propaganda stworzy nowy imidż, nowy obraz Platformy Obywatelskiej i pozwoli oderwać od Prawa i Sprawiedliwości część elektoratu socjalnego. No to są bardzo proste i niepraktyczne i szkodliwe, nawiasem mówiąc, taktyki wyborcze. Na ile takie łapanie się różnymi elektoratami, na ile to pomaga budować jedną listę, panie profesorze? Jeżeli celem jest zwycięstwo, bez względu na to, co po zwycięstwie, no to oczywiście to jest uzasadnione. Rób co może, żeby osłabić przeciwnika, odebrać mu co się tylko da. Wygraj, stwórz rząd i sytuacja zaczyna się od nowa. Bo co wtedy zrobić, jeżeli w trakcie kampanii padły obietnice niemożliwe do zrealizowania lub też nie mające wsparcia w elektoracie?
zwycięskiego ugrupowania. Załóżmy, że było to ugrupowanie opozycyjne. Więc ja myślę sobie, że ta kampania będzie kampanią o zwycięstwo. To nie będzie kampania o cechująca się propozycjami konstruktywnych, programowych założeń jednej lub drugiej strony. To będzie kampania o zwycięstwo. Z jednej strony podważyć rząd, z drugiej strony zaś całkowicie zdewaluować opozycję. To nic dobrego, a okazuje się, że pogoda za oknem będzie straszna. Będzie lało, grzmiało, będzie grad i śnieżyca. To nie są warunki dla jakiejkolwiek konstruktywnej kampanii wyborczej. Panie profesorze, to jeszcze zostańmy w tej merytoryce. Na pewno nie będzie żadnych programów. To do tej pory, co by nie mówić, ale Prawo i Sprawiedliwość nas do tego przyzwyczaiło, że jednak propozycje padają i one są z reguły realizowane i to w dość dużej części. I bo tak w 15 i 19 roku i przy okazji innych wyborów samorządowych teraz tak nie będzie. Nie będzie żadnego realnego, pozytywnego programu nawet ze strony partii rządzącej. No, partia rządząca ma tą przewagę, że ma większą wiarygodność wobec wyborcy, ponieważ rzeczywiście dużą część, nie wszystkie, rzecz jasna, wszystkich to niemożliwe, obietnic spełniła. Tyle tylko, że w tej chwili mamy zasadniczy problem, czy rzeczywiście można będzie cokolwiek spełnić, bo to nie będzie program, to będą obietnice. To będą obietnice nastawione na to, aby pozyskać, utrzymać, wzmocnić dotychczasowy stan posiadania, jeżeli chodzi o wyborców i ewentualnie kupić nowych, ale nade wszystko utrzymać starych, to wystarczy. Więc to będą obietnice. Obietnice puste z tego powodu, że sytuacja gospodarcza, socjalna, no i oczywiście charakter wydatków, jakie będziemy ponosili zbrojąc się, może spowodować, że kasa będzie pusta. Że zwycięstwo nastąpi oczywiście, ale kasa będzie pusta i w związku z tym no, będzie dramat z realizacją jakichkolwiek obietnic. Panie profesorze, to skoro tu będzie problem finansowy, tu jest na opozycji jest problem braku wiarygodności. Dlaczego opozycja nie może, tak jak Prawo i Sprawiedliwość w roku 15, no, przejąć tej debaty programowej? To jeszcze raz to dogłębnie powiedzmy, dlaczego Donald Tusk nie może stworzyć swojego 500+ i oczywiście nie, to musi być problem, nie wiem, liberalny, no, jak albo 3 razy 15, no cokolwiek, co będzie takim istotnym wsadem merytorycznym, dookoła którego będzie się toczyć istotna część kampanii wyborczej opozycji. Dlaczego tak nie będzie? Tak nie będzie z dwóch powodów. Dlatego, że po pierwsze Donald Tusk jest mało wiarygodny dla wyborcy, zwłaszcza wyborcy socjalnego, a walka toczyłaby się o jednak wyborcy socjalnego, bo ten wyborca jest tym punktem ciężkości w kampanii wyborczej, znaczy w zwycięstwie potencjalnym. Po pierwsze więc jest niewiarygodny, nie ma wiarygodności, nikt mu nie uwierzy. Po drugie on nie ma programu, on ma tylko jeden program, wygrać. I zresztą on jest na tyle wytrawnym politykiem, że nie chce związać się zbyt daleko idącymi obietnicami, więc rzuca takie równoważniki obietnic, koncentrując się przede wszystkim na podważeniu, osłabieniu i skompromitowaniu rządzących. W sumie zatem programu pozytywnego nie ma, jest program negatywny i brak wiarygodności, co oznacza, że kampania będzie no, pełna takich no, niezbyt liberalnych akcentów. Panie profesorze, to jeszcze element jeden, elementy włączmy teraz emocji naszej dyskusji. Mieliśmy wydarzenia z Kurnika, to że chodzi nie o miejsce, gdzie przybywa drób, tylko miasto, miejscowość w Wielkopolsce. Tam agresywne zachowanie zwolenników opozycji już nawet nie wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale wobec ich wyborców. Na ile ta emocja będzie taką może i niszczycielską, ale siłą napędową opozycji, a na ile to będzie siła destruktywna dla samego Donalda Tuska? Na ile jest tak, że ta emocja w pewnym momencie, ta emocja niechęci, ta emocja nawet nienawiści, bo to trzeba określić, będzie taką siłą, którą się Donald Tusk i jego formacja zadławi?
nie mając programu, a nie ma programu, nie mając wiarygodności, może tylko szermować brzydkim obrazem przeciwnika. A brzydki obraz przeciwnika w warunkach, kiedy nie ma się programu i wiarygodności, to są warunki poczucia bezradności u Donalda Tuska. A poczucie bezradności w warunkach walki wyborczej prowadzi przede wszystkim do lansowania takich propozycji bardzo emocjonalnych, negatywnych, destrukcyjnych. Więc Donald Tusk w swoim repertuarze wyborczym będzie miał coraz to więcej destrukcji, coraz to mniej konstrukcji, a ta destrukcja, trafiając na bardzo niekorzystną atmosferę zewnętrzną wynikającą z wojny rosyjsko-ukraińskiej, może znaleźć podłoże emocjonalne dla bardzo negatywnych postaw u części elektoratu. Na ile chwytliwe, ale właśnie na jak dużej części i na ile chwytliwe będą tego rodzaju hasła jak wsadzenie polityków rządzących do więzienia, i to nie za przestępstwa, nie za złamanie jakiegokolwiek kodeksu karnego, czy kodeksu administracyjnego, czy innego prawa. Borys Budka powiedział, trzeba wsadzić rządzących za to, że okradli Polaków z ich marzeń o tym, że kupią, że będą dobrze żyć. Albo Donald Tusk, trzeba wsadzić polityków rządzących do więzienia, bo ukradli węgiel i cukier. A czy na ile już, przepraszam za komentarz, jestem dziennikarzem, nie powinienem, ale na ile tego typu absurdalne słowa dodają skrzydeł opozycji, a na ile ją ośmieszają w części elektoratu? Jaka jest suma? Czy więcej będzie tych, którzy to złapią? Tak, dobrze, wsadzić ich za to, że nas oszukali z marzeń, bo ja chciałem mieć jacht w Pernambuku, a nie mam, i za to powinien siedzieć Kaczyński, a na ile będzie liczba osób, która powie, no to jest głupie, panie profesorze? No więc oczywiście zawsze w warunkach kryzysu, a kryzys się zbliża, duży kryzys gospodarczy, finansowy, co za tym idzie także i społeczny, w warunkach kryzysu przestają pracować głowy, a zaczynają pracować emocje. Nawet tak, przepraszam, z tą ocenę będę się upierał, no bo mówienie, że trzeba polityków wsadzić dlatego, że ktoś nie ma jachtu, a zawsze o nim marzył, no bo jakoś to sprowadza. No, ja też mam różne marzenia, a nie wszystkie spełniam, to jest materialne przynajmniej, ale nie chciałem nigdy za to Donalda Tuska wkładać do zakładu penitencjarnego. Na ile nawet tak absurdalne zarzuty mogą mieć jakiś rezonans w społeczeństwie szeroki? No więc Donald Tusk i opozycja nie ma innych argumentów, ponieważ nie ma założeń takiego konstruktywnego programu. W związku z tym może tylko i wyłącznie tego typu perspektywy rysować przed Polakami. Oczywiście, że one są troszeczkę, jakby to powiedzieć, niezbyt w demokratycznym tonie, jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, jako ugrupowanie liberalne. To wsadzanie do więzień i szerwowanie, tworzenie atmosfery rozliczeń tego typu, to nie pasuje do tej partii, rzecz jasna, ale to wszystko jest wyrazem bezradności. Intelektualnej bezradności, programowej bezradności, ideowej bezradności, jeżeli chodzi o opozycję. Opozycja jest niejednolita wewnętrznie. Opozycja musi stworzyć wspólny blok, żeby wygrać, ale żeby stworzyć wspólny blok, żeby wygrać, to trzeba byłoby mieć jednak jakiś pomysł na syntezę programową pomiędzy ugrupowaniami opozycji, a opozycji, partie opozycyjne nie są w stanie stworzyć syntezy programowej, ponieważ same nie mają programu. Żadne z tych ugrupowań nie ma konstruktywnego programu. Z różnych powodów, rzecz jasna, także ze względu na rozsądek polityczny. Bo w tej sytuacji programować cokolwiek, w tej sytuacji niepewnej przyszłości, programować cokolwiek, to jest ryzykować politycznie. I ta cała kampania będzie toczyła się w takiej sytuacji poczucia bezradności we wszystkich ugrupowaniach politycznych, ponieważ nikt nie jest w stanie, obiecując, zagwarantować realizacji. A zatem to będą słowa, słowa, słowa i jedna wielka destrukcja. Panie profesorze, to jeszcze na chwilę przeskoczmy do obozu rządzącego. Tutaj sytuacja ekonomiczna, budżetowa będzie trudna, nie będzie miejsca na kolejne duże projekty. To jeszcze już widać, aż po dyskusji o rewaloryzacji 500+. Była taka kaczka dziennikarska, był taki pomysł. On nie tylko krążył wśród nas komentatorów, dziennikarzy, ale także był powtarzany przez polityków. Potem nagle ucięto, zdając sobie sprawę, że w tej chwili rażące zwiększanie deficytu to jest osłabienie złotówki, to jest
niemożliwe w tej sytuacji gospodarczej. Nie będzie takich pól, na których władza będzie mogła się dystansować, bo to już widać. Władza mówi, my jesteśmy spokojni, merytoryczni. Będą takie pola, gdzie władza będzie mogła tą merytorykę przekuć w takie elementy sukcesu retorycznego w kampanii? Sytuacja staje się coraz to trudniejsza. My nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ta sytuacja może wyglądać po wakacjach, jesienią. A ja podejrzewam, że biorąc pod uwagę taktykę zastosowaną przez Putina w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, gra na czas, na zniszczenie nie tylko Ukraińców rzecz jasna, ale także sojuszników Ukraińców. W związku z tym ja myślę sobie, że strona rządząca będzie musiała ustępować, znaczy nie będzie mogła formułować zbyt daleko idących konstruktywnych propozycji. Deficyt to jest jedna sprawa, inflacja i z kolei regres ekonomiczny to będzie druga sprawa, oczekiwania Polaków i w pewnym sensie no, Polacy będą jesienią i zimą myśleć w kategoriach emocjonalnych, a nie racjonalnych. I trudno wyobrazić sobie w tej chwili, jaka ukształtuje się konstrukcja tych emocji. Zawsze w takiej sytuacji, w trudnej sytuacji staje rząd. Bo rząd płaci za wszystko. Czy słusznie, czy niesłusznie. To nie jest istotne, że to nie jest zasługą ani winą rządzących. Ważne jest to, że coś się pogorszy w życiu. A przecież miało być inaczej. Ja obawiam się mianowicie takiej sytuacji, że rządzący mogą w Polsce zapłacić za to, co jest w stosunku do nich, ich działań zewnętrzne. Przyniesione z zewnątrz, ale zapłacą. Każda, czy to byłaby Platforma, czy to będzie PSL, czy to byłby Prawo i Sprawiedliwość. Obawiam się właśnie, że im dłużej będzie trwał konflikt rosyjsko-ukraiński, on będzie obliczony przez stronę rosyjską na zniszczenie, czyli na zniszczenie przeciwnika. No w tym wypadku przeciwnikiem jest cały Zachód, prawda? A my jesteśmy tego Zachodu elementem i to jeszcze takim dosyć newralgicznym. Obawiam się właśnie skutków taktyki przyjętej przez Putina najpierw na państwa, społeczeństwa, wyborców Europy Zachodniej, które będą naciskały na swoje społeczeństwa w duchu porozumienia z Rosją, a na końcu oczywiście odbije się to na nas. Panie profesorze, ostatnie pytanie, wracając do opozycji. Jest szansa na jedną listę, czy jednak opozycja pójdzie do tych wyborów rozproszona? Wspólna lista opozycji oznacza, praktycznie rzecz biorąc, rozbicie ugrupowań opozycyjnych, poszczególnych. Bo co znaczy wspólna lista? To znaczy lista z Donaldem Tuskiem na czele. To znaczy lista Platformy Obywatelskiej i tak zwanych przydatków. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ugrupowania takie jak PSL, takie jak Lewica zechcą wejść pod ramiona Donalda Tuska, przestaną być Lewicą, przestaną być PSL-em, a będą opozycją Donalda Tuska. Więc to jest ten dylemat, którym muszą sobie poradzić przywódcy ugrupowań opozycyjnych. Czy chcą być podmiotami gry demokratycznej w Polsce, czy chcą być żołnierzami jedynego zwycięzcy Donalda Tuska. Powiedział profesor Kazimierz Szkik, politolog. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. I dziękuję państwu za uwagę. Dzisiaj wyjątkowy program. Trochę opisanie, trochę otwarcie tego, co nas czeka przez najbliższe 15 miesięcy, czyli bardzo aktywne i chyba bardzo brutalne niestety kampanii wyborczej. Za tydzień o tej samej porze wrócimy już do przepytywania polityków programu. W programie oddaję państwu głos, więc widzimy się o tej samej porze za tydzień w czwartek. Do zobaczenia.